Szanowni Państwo, dokładnie taka sama adnotacja. Proszę być przeczytaniu swoich druków. Druk 1015, zatwierdzenie charakteru zbiorowego zamknięcia. Nie, przepraszam. Gdzie jest ten druk? Gdzie jest ten druk? Szanowni Państwo, druk 1024, zmiana uchwały miasta z 4 grudnia 1996 roku w sprawie powołania samorządowych ośrodków szkoły pedagogicznego dla dzieci i przedszkolnych. Pan Andrzej Adamczyk. Dzień dobry, bardzo proszę. Tak, Państwa. To nie jest powołanie, tylko zmiana nazwy ośrodka i jest... A tu jest napisane w sprawie powołania samorządowego ośrodka szkoły pedagogicznej. Powołanie samorządowego ośrodka psychologicznego. Bardzo proszę. Ja przeczytam tak, już zrozumieć. Zmiana nazwy placówki oświatowej polegająca na dostosowaniu nazwy do obowiązującego nadzornictwa, czyli samorządowy ośrodek psychologiczno-pedagogiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym na specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt, chciałbym nadmienić, projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa w dniu 20 listopada 2012 roku. Jest to tylko zmiana nazwy. Ośrodek już istnieje. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są prezentacje opinii Komisji? Nie widzę. Klubu prawnych? Nie widzę. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Mam... A przepraszam bardzo, pan notar Smok. Tak, to jest 2024. Znaczy, nie wiem, czy to nie przegapuje, bo odstąpiło do tego czytania. Za chwilę o tym powiem. Procedura wymaga tak, żebym powiedziała, że stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie. I ponieważ mam dokumenty mówiące o odstępstwie od drugiego czytania, zebrano również podpisów, Można powiedzieć porządkująca, cała związana z nazwą ośrodka, następnie zmiana nazwy ośrodka zgodnie. Pan dyrektor to powiedział. Tak, wprowadzam, szanowni Państwo, ponieważ mam zebrane podpisy, wprowadzam termin autopoprawy na godzinę 14 i ostateczny termin złożenia poprawy na godzinę 14.15.